Pierwszy kontakt w ogóle z Wisłą Kraków był w 98 roku. Wtedy dostałem pierwszą propozycję. Pamiętam, że Andrzej Iwan przyjechał z kontraktem do podpisania do Zabrze, bo wtedy grałem w Górniku Zabrze. I mocno się zastanawiałem, czy właśnie przyjąć tą ofertę, czy zdecydować się na wyjazd zagraniczny. Ten wyjazd zagraniczny bardzo mnie kręcił i ekscytował, bo chciałem po prostu zobaczyć, jak to wygląda na zachodzie. I zdecydowałem się po prostu na ten wyjazd do francuskiego Auxerre. A później, po 4 latach, pojawiła się kolejna oferta z Wisły Kraków. I wtedy zgodziłem się tak jakby na powrót do Polski i myślę, że to był też dobry krok w mojej karierze. W szatni przyjęto mnie bardzo dobrze, bo byłem cały czas w kontakcie z Kamilem Kosowskim, z którym grałem wcześniej w Górniku i w Gwarku Zabrze. Znaliśmy się bardzo dobrze. Miałem też tu innych kolegów, z którymi graliśmy w reprezentacjach młodzieżowych, jak Marcin Baszczyński czy Mirek Szymkowiak. Także to wejście do szatni było bardzo łatwe i przyjemne. Wiedziałem, że jest grupa fajnych, młodych, dobrych zawodników przede wszystkim i że Wisła jest budowana po to, żeby zdobywać Mistrzostwa Polski i grać w europejskich pucharach. I pamiętam, że wtedy akurat tak się to złożyło, że nieprzyjemna sytuacja dla Tomka Frankowskiego, bo złapał kontuzję i Wisła szukała napastnika, więc tym bardziej chciałem wrócić i wiedziałem też, że będę miał dużą szansę, żeby tutaj grać. Dlatego zdecydowałem się na powrót do Polski. W szatni zawsze u nas, to znaczy w Wiśle, panowała fajna atmosfera. W tych czasach trzeba było uważać tak naprawdę, co się mówi, w co się ubiera przede wszystkim, bo moda była naprawdę bardzo komentowana za każdym razem, także jak rano wstawałem, to zawsze się zastanawiałem, w co się ubrać, żeby nie podpaść za bardzo kolegom w szatni. W tych czasach dominował Mirek Szymkowiak, bo zawsze coś wymyślił ciekawego na głowie, także też to było szeroko komentowane w szatni. Tak jak mówiłem, najbardziej z Kamilem Kosowskim, bo znałem się z nim właściwie od 15 roku życia, grając w Gwarku. Tak samo z Marcinem Baszczyńskim znaliśmy się z reprezentacji juniorskich, z Mirkiem Szymkowiakiem, z Maćkiem Stolarczykiem. Także, tak jak mówiłem wcześniej, to wejście do szatni nie było takie trudne. Wiedziałem, że mam tutaj sporo kolegów, także ta aklimatyzacja przebiegła bardzo, bardzo szybko. Wiadomo, że żeby dotrzeć do finału, musieliśmy przejść kilka etapów, także graliśmy też ze słabszymi rywalami i wcale te mecze nie były łatwe, bo czasami z tymi słabszymi gra się dużo, dużo gorzej. Natomiast na pewno utkwił mi ten mecz finałowy. No, wiadomo, że pierwszy mecz wtedy przegraliśmy 1-0 na własnym boisku, ale nie traciliśmy jakoś wiary w to, że jadąc do Płocka możemy wygrać, bo znaliśmy swoją wartość, każdy wierzył w swoje umiejętności i w sumie byliśmy pewni, że jesteśmy tam na wyjeździe wygrać bez problemu i tak się stało, wygraliśmy 3-0 i puchar pojechał do Krakowa. Fenomen po pierwsze w zawodnikach, w umiejętnościach, ale także w atmosferze, jaka panowała w szatni, bo byliśmy bardzo zgraną ekipą i na boisku, i poza boiskiem. Do tego sztab trenerski, który był też bardzo taki przyjazny dla nas. Szanowaliśmy ten sztab trenerski, trenerzy szanowali nas i to się jakoś zazębiało, każdy się uzupełniał. I myślę, że przede wszystkim ta siła tkwiła właśnie w atmosferze, jaka panowała w szatni. T,
trener Kasperczak miał duży szacunek u nas i szanował też zawodników. Rzadko kiedy się denerwował, zdarzały się momenty, że krzyknął, ale nikogo nie obrażał. Był to człowiek stonowany, który wiedział, co robi, był dobrze przygotowany taktycznie. Byliśmy też dobrze przygotowani fizycznie przede wszystkim, także ze strony trenera, czyli jego warsztatu trenerskiego, naprawdę nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń co do tego. Te mecze w Pucharze UEFA, oczywiście i Parma, i Schalke, i Lazio, to znaczy mnie najbardziej utkwił mecz z Lazio, jeden i drugi tak naprawdę na wyjeździe. Ja teraz powiem osobiście o swoim występie, bo wiem, że zagrałem akurat w tym meczu nieźle. Miałem asystę, rzut karny był na mnie. Później jeszcze też podawałem do Maćka Żurawskiego, który był faulowany w polu karnym. Także to był dosyć udany występ dla mnie. Wynik jak na mecz wyjazdowy 3-3 to był dobry wynik i na pewno mieliśmy duże nadzieje, że w Krakowie uda się awansować dalej. No niestety odpadliśmy, mimo że strzeliłem też bramkę, nie udało się przejść dalej.